Szanowni Państwo, tym razem znajdujemy się w dolnej kondygnacji wschodniej części Pałacu Królewskiego. Stoję przy reliktach pieca hipokaustycznego. Piece tego rodzaju znane były już starożytnym. Natomiast na naszych ziemiach pojawiły się za sprawą zakonów. A szczególnie znane są przykłady związane z zakonem krzyżackim. Pewnie, jeśli myślicie Państwo o piecach hipokaustycznych, to kojarzy się Państwu głównie Malbork, stolica państwa zakonnego, w której między innymi Pałac Wielkich Mistrzów, czy też Wielki Refektarz na Zamku Średnim ogrzewane były właśnie przy pomocy tego rodzaju urządzeń. W Szydłowie do niedawna nie wiedzieliśmy wiele o tychże piecach. Zostało ono odsłonięte w całości w trakcie badań archeologicznych przeprowadzonych w ostatnich latach, a niedawno dopiero dokonano konserwacji reliktów owych pieców. Jak one funkcjonowały? Otóż, szanowni Państwo, zacznijmy może od tego, że były to aż dwa piece ogrzewające znajdującą się wyżej salę wielką. Piec północny, przy którym się znajduje, podzielony był na komorę paleniskową, znajdującą się u dołu. Teraz właśnie Państwo przyglądacie się wnętrzu tejże komory. To tam wrzucano opał, drewno, które podczas spalania nagrzewało kamienie ułożone na ceglanych łukach wewnątrz położonej powyżej komory akumulacyjnej. Do tej komory akumulacyjnej wiódł analogiczny otwór w murze, który już nie zachował się do chwili obecnej. Z wnętrza komory akumulacyjnej poprzez te nagrzane kamienie ciepło trafiało do środka sali wielkiej poprzez system otworów umieszczonych wewnątrz znajdującej się niegdyś nad piecem podłogi. Tym samym podczas sesji sądowych odbywanych zazwyczaj jesienią w Szydłowie wnętrze sali napełniało się przyjemnym ciepłem. Piec zbudowany został w interesującej konstrukcji, a mianowicie jego ściana frontowa zniesiona została z cegły gotyckiej, tak zwanej palcówki, w wątku gotyckim. Natomiast mury boczne wzniesiono w konstrukcji nazywanej opusem plectum, to znaczy z wnętrzem muru wypełnianym przy pomocy rumoszu kamienno-ceglanego, także fragmentów dachówek, od środka natomiast licowanego cegłą, od zewnątrz zaś łamanym kamieniem. Drugi z pieców, piec południowy, zachował się w nieco gorszym stanie. Natomiast niezależnie od tego, i tak piece hipokaustyczne, ich zespół, który oglądamy wewnątrz dolnej kondygnacji Pałacu Królewskiego, to rzecz niezwykła. Na królewskich zamkach polskich niewiele było tego rodzaju urządzeń, a nawet jeśli wiemy o ich obecności, to raczej nie zachowały się one w stanie takim, abyśmy mogli oglądać te niezwykłe zabytki techniki. Tym bardziej warto przyjechać do Szydłowa, aby zobaczyć, w jaki to sposób ogrzewana była sala wielka królewskiej rezydencji. Polacy, przyjeżdżajcie do Szydłowa. #PolakWSzydłowie. Zapraszamy serdecznie.